Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Ja przed chwilką skończyłam nagrywać podsumowanie kwietnia i pomyślałam, że to dobra okazja, żeby przy okazji zacząć reading vloga, ponieważ chciałabym nagrać w tym tygodniu reading vloga, więc nagrywam ten wstęp teraz. Jeżeli chodzi o książki, które będę czytać, to przede wszystkim chciałabym przeczytać książkę O jedno cię proszę, Lary Dave. To jest książka, którą ja się zainteresowałam, ponieważ widziałam, że ona zajęła pierwsze miejsce w kategorii thriller w Goodreads Choice Awards, a więc to taka nagroda czytelników poniekąd i byłam bardzo tej książki ciekawa i właśnie w Polsce wydaje ją wydawnictwo Marginesy. Jest to współpraca z tym wydawnictwem, natomiast oczywiście będę Wam dawać znać, jak książka mi się podoba, czy w ogóle mi się podoba. Jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to mamy tutaj historię szczęśliwego małżeństwa i pewnego dnia mąż głównej bohaterki znika bez śladu, zostawiając jej torbę pełną pieniędzy i list, aby chroniła jego nastoletnią córkę z poprzedniego małżeństwa. Hannah i Bailey początkowo nie darzą siebie sympatią, ale ponieważ będą chciały obie odnaleźć męża i ojca, to wyruszą razem w podróż śladami jego przeszłości, odkryją pewne rzeczy i to je do siebie bardzo, bardzo mocno zbliży. Nic więcej na temat tej książki nie wiem, ale jest tutaj też polecajka Reese Witherspoon, Wciąga bez reszty, także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka mi się spodoba. Jestem na stronie, już ją zaczęłam czytać, 31, natomiast jest to jeden rozdział i prolog, tak więc nic jeszcze na ten temat nie mogę powiedzieć. No mam nadzieję po prostu, że to będzie fajna, przyjemna książka, taki właśnie wciągający thriller, od którego nie będę mogła się oderwać. Dzisiaj jest niedziela i planuję właśnie popołudnie spędzić z tą książką, także mam nadzieję, że uda mi się jakąś dużą jej część przeczytać i będę mogła Wam zrobić update albo jeszcze dzisiaj wieczorem, albo jutro rano. Także na razie to tyle. Na pewno w tym vlogu chciałabym przeczytać coś jeszcze, natomiast nie wiem jeszcze na ten moment, co to będzie. Słucham też obecnie jednej książki w audio, a jest to książka Wróć przed zmrokiem, która jest dosyć popularna, wydaje mi się, w kręgach tych książkowo-internetowych. Wszyscy się nią zachwycali, więc postanowiłam sprawdzić, jak mi się spodoba ta książka. Jestem już w połowie, natomiast wydaje mi się, że właśnie forma audiobooka sprawia, że nie potrafię tej książki docenić tak bardzo, jakbym mogła. Nie potrafię się tak bardzo w tę książkę zaangażować, a trochę mi szkoda, bo jednak miałam nadzieję, że to właśnie będzie coś takiego, co naprawdę pochłonie mnie bez reszty, a słucham tej książki gdzieś tam, wiecie, w drodze do pracy. No i po prostu wydaje mi się, że nie do końca jestem w stanie poświęcić jej uwagę i nie do końca jestem w stanie się skupić na tym, co się dzieje. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Jest to oczywiście historia pewnego nawiedzonego domu, chociaż wiele osób mi ostatnio powiedziało, że nie jest to horror, a tak o tej książce wcześniej myślałam i tak mi się też wydaje, że wypowiadali się o niej inni recenzenci. To jest historia kobiety, która dostaje w spadku po swoim ojcu dom, z którego kiedyś jako mała dziewczynka razem z rodzicami musiała uciekać, ponieważ w nim straszyło, był nawiedzony. Jej ojciec napisał książkę na ten temat. Ta książka stała się niesamowitym bestsellerem, naprawdę sprzedała się w jakimś ogromnym nakładzie. No i sprawiła, że właśnie historia tego domu zrobiła się turbo popularna. Natomiast sama główna bohaterka, czyli córka autora tej książki, nie do końca wierzy w tą historię. Nie wierzy w to, że tam straszy i jak dostaje ten dom w spadku, to postanawia tam pojechać i odkryć historię tego domu, co tam się faktycznie wydarzyło. No i ciekawi mnie po prostu, jak to się rozwinie. Rzeczywiście są takie momenty, że trochę gdzieś tam skóra się jeży na rękach. Był taki jeden moment, kiedy była mowa właśnie o tym, co się tam wydarzyło, kiedy Meg ma na imię ta główna bohaterka, była małą dziewczynką i mieszkała tam wraz z rodzicami. Także są takie momenty, które rzeczywiście noszą znamiona horroru, ale Wy mówicie, że to jest thriller, więc zobaczymy, jak ta historia dalej się rozwinie. Zakładam, że skoro jest to thriller, to jednak nie będzie tam nic paranormalnego. No zobaczymy. Będę dawać znać, jak obie książki mi się podobają. A na razie się z Wami żegnam, bo lecę na miasto, ponieważ w Kielcach są food trucki i jedziemy sprawdzić, czy jest jakieś dobre jedzonko, także pewnie wstawię Wam tutaj gdzieś zaraz jakieś przebitki z tego spaceru. Cześć, przychodzę z update'em, jeżeli chodzi o książkę O jedno cię proszę, Lary Dave. Jestem na stronie 194, tak więc no już mniej więcej, chyba nawet za połową, chciałam powiedzieć, że w połowie, ale już chyba nawet za połową, tak to mniej więcej wygląda. I jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to wydaje mi się, że mało tutaj jest thrillera w thrillerze, to znaczy jesteśmy na tej 200 stronie, na stron 330 mniej więcej i tak naprawdę dopiero od około 150 strony coś tam rzeczywiście zaczęło się dziać. A cały ten początek to była tak naprawdę relacja Hanny i Bailey. Hanna to jest kobieta, która straciła męża w tym sensie, że ten mąż został uznany za zaginionego, on zniknął bez śladu, nie wiadomo, co się z nim stało. Natomiast Bailey to jest jego 16-letnia córka z poprzedniego małżeństwa, ponieważ Owen jest wdowcem. No i Hanna z Bailey nigdy nie miały jakichś bardzo dobrych relacji. Zresztą nie trudno się dziwić, skoro Hanna jest nastolatką w okresie dojrzewania, pewnie przechodzi też jakiś tam swój okres buntu. No i nigdy tak naprawdę nie znała swojej matki, ponieważ straciła ją bardzo wcześnie i niewiele pamięta z życia właśnie jeszcze, kiedy matka była w jej życiu obecna.
Więc trudno się dziwić, że ta jej relacja z Haną, że nigdy nie była w stanie w pełni zaakceptować nowej kobiety swojego ojca i traktować jej jako matkę, więc ta relacja nie jest jakaś super dobra. Nie dlatego, że Hana się nie stara, czy nie chce, czy jest złą macochą, wręcz przeciwnie, ona właśnie jest taką naprawdę bardzo, bardzo dobrą osobą. Natomiast po prostu jakoś obie kobiety nigdy nie miały szansy nawiązać głębszej relacji i teraz w momencie, kiedy właśnie mąż i ojciec zostaje zaginiony, to muszą gdzieś tam zacząć współpracować, zacząć rozmawiać, spędzać więcej czasu razem, też po to, żeby Hana mogła zdobyć opiekę nad Bailey, ponieważ Bailey jest jeszcze niepełnoletnia, więc również po to, żeby Hana mogła zostać jej rodziną, gdyby Owen się nie odnalazł. No i właśnie te pierwsze 150 stron to jest takie budowanie tej relacji. To znaczy my mamy przedstawione obie te kobiety, Hanę i Bailey, i ich wzajemne interakcje, to jak one próbują się dogadać, jak one próbują w obliczu tej tragedii, która się wydarzyła, razem współpracować, bo też tutaj Hana nie ufa za bardzo FBI, bo w ogóle FBI jest w tą sprawę zaangażowane. W ogóle chodzi tutaj o to, że u Owena w pracy wykryto jakieś takie przekręty finansowe, to znaczy jakieś naciąganie, jakieś nielegalne biznesy i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy po kolei pracownicy są oskarżani tej firmy. No i Owen, Hana podejrzewa, to znaczy policja w zasadzie bardziej podejrzewa, że Owen ucieka po to, żeby ukryć się przed odpowiedzialnością i żeby tej odpowiedzialności uniknąć. Natomiast Hana nie do końca w to wierzy, bo to się kłóci z obrazem Owena, jakiego ona zna. I wydaje jej się, że za tym kryje się coś więcej. I dlatego właśnie nie ufa do końca policji, nie ufa FBI, kiedy pukają do jej drzwi, ponieważ no wie, że oni będą chcieli przede wszystkim oskarżyć Owena i wyciągnąć z niej jakieś informacje, które ona być może nieopatrznie czy przypadkowo poda, które być może obciążą Owena. No i postanawia rozpocząć razem z Bailey właśnie takie trochę własne śledztwo na własną rękę. I w ogóle przy promocji tej książki, kiedy ta książka do mnie przyszła, to były do niej dorzucone takie zdjęcia i właśnie chronią, to jest list, który Owen zostawił do Hany, czyli do swojej żony. Chronią, czyli oczywiście chroń Bailey, tutaj w domyśle. Natomiast Bailey również dostała list od swojego ojca. Ten list również przyszedł, on wyglądał tak. I tutaj jest napisane: Bailey, cokolwiek napisze, będzie bez sensu, bardzo mi przykro. Wiesz, co jest dla mnie ważne i wiesz, co jest ważne dla ciebie. Proszę, trzymaj się tego, pomóż Hanie. Rób, co mówi, ona cię kocha. Oboje cię kochamy, jesteś całym moim życiem. Także takie dwa listy zostawił Owen i po tym właśnie zniknął bez śladu, zostawiając Bailey tak naprawdę wielką torbę pieniędzy. I mamy tutaj jeszcze takie zdjęcia, które... No tak naprawdę, kiedy te zdjęcia przyszły, może na jakichś przebitkach uda mi się to pokazać. Mamy tutaj zdjęcie jakiegoś kościoła, stadion, uniwersytet w Teksasie i jakaś taka impreza. I jak te zdjęcia przyszły, to ja sobie myślałam, że właściwie o co chodzi tak naprawdę, bo no nie rozumiałam, o co chodzi. Ale wraz z odkrywaniem fabuły odkrywamy też, co oznaczają te zdjęcia. I one są tutaj naprawdę bardzo istotne dla tej fabuły, ponieważ nasze dwie główne bohaterki, czyli właśnie Hana i Bailey, wyjeżdżają do Teksasu, podążając śladami młodości Owena. I to w Teksasie tak naprawdę rozgrywa się większa część tej akcji. No myślę, że tutaj więcej fabuły zdecydowanie zwracać nie będę. To, co mi się nie podoba, znaczy nie podoba, to nawet nie chodzi o to, że mi się nie podoba, tylko po prostu oczekiwałam, że jednak będzie to bardziej trzymająca w napięciu książka. A tak jak wspomniałam, dla mnie jest to trochę taki obyczaj z wątkiem kryminalno-thrillerowym, a nie stricte thriller, także tutaj, jeżeli nastawiacie się na takiego typowego przedstawiciela gatunku, to możecie być rozczarowani. Natomiast na plus jest na pewno język tej książki, ponieważ mimo tego, że jest to oczywiście książka czysto rozrywkowa i ten język jest prosty, to nie jest banalny. Te dialogi są naprawdę fajne, takie zgrabne, naturalne, nie ma tutaj fragmentów, przy których ja bym jakoś szczególnie zgrzytała zębami, że coś mi nie pasuje. Na przykład dla porównania książki B.A. Paris, które bardzo lubię i o których często mówię na kanale, są napisane właśnie takim bardzo, bardzo prostym językiem i wydaje mi się, że momentami aż za prostym. Tak tutaj właśnie tego nie ma. Tutaj ten język jest naprawdę bardzo fajny, bardzo wyważony, lekki, ale jednocześnie przyjemny i myślę, że gdyby ktoś chciał, jeżeli ktoś tak lubi, to spokojnie można tę książkę przeczytać w jeden wieczór, bo jej czytanie zupełnie nie męczy i naprawdę bardzo przyjemnie można z nią spędzić czas. Natomiast no jak dla mnie nie jest to jednak thriller. Chyba, że teraz właśnie po tej 150 stronie coś więcej się zacznie dziać i ta akcja gdzieś przyspieszy. Także zobaczymy. Myślę, że przyjdę już z takim ogólnym podsumowaniem, no bo zostało mi tam, nie wiem, 130 stron do końca, więc nie będę już przychodzić z takim pojedynczym update'em, tylko przyjdę już z takim podsumowaniem całościowym. I słucham jeszcze audiobooka, tak jak chyba wspominałam, Wróć przed zmrokiem. No i niestety tutaj nie mam za dużo do powiedzenia tak naprawdę, ponieważ ja się nie czuję w tę historię zaangażowana. To znaczy, wydaje mi się, że to jest wszystko przez to, że ja tej historii słucham w audio, a nie czytam. I wydaje mi się, że spodobałaby mi się o wiele bardziej, gdybym jednak ją czytała, ponieważ nie potrafię poczuć jakiejś takiej więzi z bohaterami i wczuć się w ich sytuację. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o fabułę, mamy takie dwie linie czasowe. Mamy teraźniejszość i Maggie, która otrzymała w spadku po swoim ojcu dom, z którego kiedyś, kiedy ona była małą dziewczynką, uciekli w popłochu, ponieważ w tym domu straszyło i później jej ojciec napisał książkę na temat tego, co tam się wydarzyło i ta książka została niesamowitym bestsellerem. No i właśnie teraz, kiedy ojciec zmarł, przepisał Maggie ten dom w spadku. No i Maggie tam jedzie i postanawia odkryć, co tak naprawdę się tam wydarzyło, co się kryje w tym domu i czy ta książka, czy ta historia zawarta w książce rzeczywiście jest prawdziwa. No i o ile ta historia współczesna jest taka...
no właśnie, jakoś mało angażująca, szczerze mówiąc. O tyle ta historia z przeszłości, ta historia, która jest czytana przez, która jest prowadzona właśnie przez ojca Maggie, jest naprawdę taka momentami mrożąca krew w żyłach, bo były takie momenty, że rzeczywiście trochę się bałam, takie momenty trochę creepy, trochę straszne. Także myślę, że ta książka naprawdę ma swój klimat, tylko kurczę, wydaje mi się, że odebrałabym ją o wiele lepiej, gdybym po prostu ją czytała. Zostało mi niewiele do końca, bo chyba jakieś niecałe 100 stron do odsłuchania, także też myślę, że razem właśnie z tą książką opowiem Wam troszkę o Wróć przed zmrokiem. No i mimo tego, że dobrze się tego słucha i uważam, że ta książka ma niezły klimat, to żałuję, że jednak nie jestem tak bardzo zaangażowana w fabułę, jak mogłabym być. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam się ruszy, coś się zmieni i jednak będę mogła tę książkę ocenić pozytywnie. Jak na razie to są dla mnie takie 3 gwiazdki na 5, więc tak, nie jest źle, ale też nie jest jakoś super. No ale zobaczymy. Pamiętam, że wiele osób tą książką się zachwycało, więc chciałabym, żeby jednak coś jeszcze mnie też w niej chwyciło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój update na ten moment. Myślę, że widzimy się niebawem właśnie już w takim ostatecznym podsumowaniu tych dwóch książek. Zapomniałam jeszcze o małym Book Haulu, ponieważ kupiłam sobie 2 książki i też 2 książki do mnie przyszły, jedna z Vinted, a druga recenzencka, także myślę, że vlog to też jest dobry moment, żeby Wam pokazać taki szybki Book Haul, bo taki normalny, prawdziwy Book Haul na moim kanale myślę, że jeszcze długo się nie pojawi. Tak więc, jeżeli chodzi o te książki z księgarni Świat Książki, to mam tutaj Smutek i rozkosz. To jest książka, o której ja słyszałam tak wiele dobrych opinii, że no musiałam kupić i musiałam się przekonać, co takiego w tej książce jest i czy mi też tak bardzo się spodoba. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, bo naprawdę opinie ta książka zbiera rewelacyjne. A druga książka to Gdzie śpiewają raki. I ja tą książkę już czytałam i ona podobała mi się, ale umiarkowanie. I też planuję sobie przed filmem tę książkę odświeżyć, bo chciałabym obejrzeć film, głównie ze względu na to, że Taylor Swift napisała piosenkę do tego filmu, także na pewno będę oglądać i myślę, że właśnie wersję książkową chciałabym sobie przynajmniej tak pobieżnie gdzieś tam, wiecie, przekartkować i zobaczymy. Być może tym razem spodoba mi się bardziej i zachwyci mnie tak jak większość osób. I mam tutaj jeszcze 2 książki. Na Vinted kupiłam sobie książkę Tam, gdzie las spotyka się z niebem, ponieważ jest to książka, która bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała w ostatnim czasie i stwierdziłam, czytałam ją na Legimi, ale właśnie po tym, jak ją skończyłam i tak bardzo mi się spodobała, to stwierdziłam, że jednak chciałabym swój egzemplarz na półce, także udało mi się znaleźć za chyba tam 15 zł, więc kupiłam. No i ta książka też jest pięknie wydana, to znaczy ta okładka jest naprawdę cudowna, więc taki dodatkowy atut. A druga książka to coś, co otrzymałam od wydawnictwa Znak w ramach współpracy. Jest to książka Niedaleko pada jabłko. To jest ta autorka, która napisała książkę Wielkie kłamstewka, na podstawie której wyszedł serial. Ja co prawda książki nie czytałam, natomiast właśnie oglądałam serial i serial naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał. Zresztą tam też była świetna obsada, więc trudno, żeby coś tam nie wyszło. No ale jestem ciekawa stylu pisania tej autorki, bo słyszałam raczej pozytywną opinię, więc skusiłam się na nowość. No i na pewno będę czytać jeszcze w tym miesiącu, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to współpraca, także tak więc się do tego zobowiązałam. Tak więc tak prezentuje się ten mój mini book haul. Mam nadzieję, że te 2 książki ostatnie, bo te już czytałam, ale mam nadzieję, że te 2 mi się bardzo, bardzo spodobają. No i że to będą trafione po prostu wybory czytelnicze. Cześć, wracam z ostatecznym podsumowaniem, jeżeli chodzi o książkę O jedno cię proszę i w zasadzie też z książką Wróć przed zmrokiem, ponieważ ją też udało mi się dokończyć. Ale wracając do tej, to tak naprawdę podtrzymuję wszystko to, co powiedziałam poprzednio. To znaczy,
Dla mnie jest to przede wszystkim powieść obyczajowa z wątkiem kryminalno-thrillerowym. Nie do końca ten wątek był dla mnie satysfakcjonujący, natomiast nie uważam, że to jest minus, że właśnie autorka skupiła się na relacjach Hanny z Bailey, bo rzeczywiście według mnie tak jest, to właśnie na tym autorka skupiła się najbardziej i myślę, że też zakończenie tej książki zdecydowanie to potwierdza. Sam przebieg akcji i jej zakończenie są dosyć zaskakujące, natomiast nie do końca przemówiła do mnie w ogóle fabularnie ta część tej książki, ale ten wątek obyczajowy naprawdę bardzo mi się podobał i myślę, że to jest mocna strona tej książki. Tak jak wspomniałam też wtedy, jeżeli nastawiacie się na typowy thriller, na typowego takiego właśnie przedstawiciela tego gatunku, który Was będzie trzymał w napięciu od początku do końca, to nie do końca tak tutaj jest. Raczej właśnie, jeżeli lubicie takie powieści obyczajowe z takimi wątkami, to już bardziej. Myślę, że wtedy ta książka ma szansę Wam się spodobać. Nie jest to może nic takiego, co trzeba przeczytać i o czym nie można później zapomnieć, ale jako taka lekka właśnie książka na kilka takich ciepłych, wiosenno-letnich wieczorów, myślę, że sprawdzi się całkiem nieźle. Ode mnie dostała 3 gwiazdki na 5. No, myślę, że tutaj nie mam już co więcej dodać, bo tak naprawdę wszystko powiedziałam w tym poprzednim podsumowaniu i to wszystko podtrzymuję, bo mimo tego, że ta akcja rzeczywiście ruszyła od tej tam 150 czy 200 strony i rzeczywiście ten wątek thrillerowy wtedy wyszedł na pierwszy plan, to jednak ostatecznie i tak uważam, że bardziej jest to obyczaj. Na pewno nie jest to jakaś moja ulubiona książka i jakaś taka, która by mi się wybitnie podobała, ale dobrze spędziłam przy niej czas i cieszę się, że ją przeczytałam. Na pewno nie mogę powiedzieć, żeby to był czas zmarnowany, bardzo przyzwoicie napisana, bardzo przyjemna do czytania, ale nie jakoś mocno trzymająca w napięciu. Także to tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Wróć przed zmrokiem, to ostatecznie przyznałam tej książce chyba 4 gwiazdki na 5, a mówiłam ostatnio, że 3, tak mi się wydaje. Ale końcówka była tak dobra i tak bardzo poplątana, że słuchałam tej końcówki 2 razy, żeby się upewnić, że na pewno wszystko dobrze zrozumiałam, bo po prostu słuchałam i tam nagle się okazała jedna rzecz, potem się okazało, że ta rzecz jednak nie jest prawdziwa i wyszła na jaw druga rzecz, potem w ogóle jakaś trzecia. Także naprawdę było to dosyć zagmatwane i to zakończenie bardzo mi się podobało i rzeczywiście mnie wciągnęło i to na tyle, że ja po prostu wracałam do pewnych rozdziałów i słuchałam ich jeszcze raz, bo chciałam się upewnić, że na pewno dobrze zrozumiałam i że na pewno to tak właśnie było. Kilka osób pisało mi pod moim filmem chyba z TBR-em, kiedy mówiłam o tej książce. Ja tam mówiłam, że jest to horror i że tak słyszałam właśnie o tej książce, że miały to być horror. I kilka osób mówiło mi, że to nie jest horror, że w ogóle nie rozumieją, dlaczego ludzie tak mówią, że to jest thriller. No ja się będę jednak upierać przy tym, że jest to horror. Jeżeli osoby, które czytały tę książkę, chciałyby podyskutować o tym, dlaczego, to chętnie odpowiem, ale gdzieś tam w wiadomości prywatnej, może na Instagramie, żeby jednak nie spoilerować tutaj. Natomiast ja się będę upierać, że ta książka jednak powinna być zaklasyfikowana właśnie jako horror i na pewno nie będę mówić, że jest to thriller. Także no koniec końców okazało się, że rzeczywiście była to ciekawa książka, ale też dalej podtrzymuję to, że myślę, że lepiej bym się ją po prostu czytało niż słuchało. Ale ponownie, jeżeli Wy jesteście osobami, które bez problemu potrafią się skupić na audiobookach, no to był całkiem przyjemny. To nie chodzi o to, że audiobook był zły, że nie wiem, lektorzy byli nie tacy, bo słuchało się całkiem przyjemnie, tylko to jest po prostu moja osobista preferencja, że jednak lepiej mi się przyswaja tekst czytany niż słuchany. No ale to wiadomo, każdy ma inaczej, także to już zależy od Was, w jakiej formie chcecie tę historię poznać. No myślę, że warto, bo to też jest rozrywka, ale naprawdę ciekawa. I dla mnie przynajmniej było to takie dość odświeżające, ponieważ ja po taki gatunek i po taką tematykę w książkach nieczęsto sięgam, a tutaj rzeczywiście ten nawiedzony dom, ta historia z przeszłości, tam tajemnica morderstwa jeszcze gdzieś tam w tle była, to naprawdę było bardzo ciekawe, no i właśnie bardzo takie odświeżające doświadczenie. I tak się zastanawiałam, czy zakończyć już tego vloga, ale zaczęłam jeszcze czytać, a w zasadzie wróciłam do czytania, bo ja kiedyś już tę książkę zaczęłam, książki Good, Roxane Gay. Jestem na stronie obecnie 98 i ta książka bardzo, bardzo mi się podoba, to znaczy nawet podoba to nie jest tutaj dobre słowo, bo ta książka jest szalenie trudna i bardzo, bardzo przejmująca. Ale czyta się ją niesamowicie dobrze i ja bardzo, bardzo chcę do niej wracać. Bardzo mnie interesuje to, co autorka ma do przekazania. To jest taki troszkę pamiętnik, taka książka z kategorii memoir właśnie autorki, która opowiada historię. W ogóle to jest dość znana aktywistka w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli sobie wpiszecie w YouTubie czy w ogóle gdzieś tam w Google'ach jej nazwisko, to na pewno Wam się wyszuka mnóstwo jej różnych wystąpień i przemówień. No i ona tutaj właśnie opisuje swoje doświadczenia z byciem osobą otyłą i to otyłą tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. To nie jest osoba, która tam waży, nie wiem, 5 kilo czy 10 kilo za dużo, tylko osoba, która naprawdę jest bardzo, bardzo otyła. I też jak do tego doszło, że ona taka jest, to jest wszystko bardzo ciekawe w ogóle pod takim kątem, jak my postrzegamy ludzi, którzy są otyli. I jak często tak zupełnie bez żadnej refleksji też mówimy właśnie, że no weź schudnij, jesteś gruby, że zrób coś ze sobą, przecież to dla Twojego zdrowia. A to nie zawsze wynika, jakby to nie zawsze jest rozwiązanie, bo to nie zawsze chodzi o to, że wystarczy schudnąć, bo te osoby doskonale wiedzą, że one są otyłe i wiedzą, jak wyglądają, przecież mają też lustra, ale no tutaj właśnie autorka pokazuje, że to nie zawsze jest takie proste i nie zawsze wynika po prostu z tego, że się dużo je i wystarczy nie jeść i schudnąć, tylko to wynika z różnych traum i tutaj właśnie Roxane Gay opisuje pewną sytuację, która ją spotkała. Nie będę Wam mówić jaka, ale to też jest trigger warning, także nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chciałabym tego zdradzać, chociaż to jest powiedziane na samym początku, ale wydaje mi się, że odkrycie tego samodzielnie jednak rzuca takie inne światło na tę powieść. Natomiast rzeczywiście coś się takiego w jej życiu wydarzyło i to później spowodowało tę jej otyłość, spowodowało to, że ona później doprowadziła się tak naprawdę świadomie do takiej sytuacji, w jakiej się znalazła.
ale też to, jak właśnie przez to postrzegają ją ludzie. Jak bardzo postrzegana jest przez pryzmat swojej wagi, a nie tego, jakim rzeczywiście jest człowiekiem. W zasadzie jestem dopiero na początku, bo zostało mi jeszcze ponad 200 stron, więc też nie mam tutaj co za dużo mówić i jakoś bardzo rozwijać tych myśli, ale naprawdę bardzo mi się póki co podoba i bardzo, bardzo jestem zaangażowana w historię, którą opowiada mi autorka. No i myślę, że ma szansę ta książka potencjalnie trafić właśnie do grona ulubieńców. Rzeczywiście rozumiem już skąd te wszystkie pozytywne opinie, jeżeli chodzi o tę książkę. Nie jest to na pewno prosta rzecz i łatwa lektura, ale jednocześnie jest napisana przystępnie i tak, wiecie, tutaj nie mamy żadnych analiz naukowych, żadnych właśnie takich jakichś naukowych rzeczy. To wszystko jest napisane prostym i przystępnym językiem, także czyta się to dobrze, no ale myślę, że jeszcze będę do tej książki wracać. Nie wiem, czy w tym vlogu, czy być może będę chciała nagrać osobny film na temat tej książki, bo czuję gdzieś tam podskórnie już teraz, że będę miała na jej temat dużo do powiedzenia i będę chciała gdzieś się wygadać. Więc być może w ogóle ukaże się osobna recenzja na temat tej książki, także tak profilaktycznie może tylko się pożegnam, gdybym już nie miała okazję się tutaj z Wami zobaczyć. Pożegnam się w tym vlogu, a jeżeli jednak stwierdzę, że będę chciała doczytać tę książkę i dopiero wrócić z podsumowaniem, to najwyżej, nie wiem, wytnę ten fragment albo coś. Także tak profilaktycznie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego vloga do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście książkę, o których tutaj wspomniałam i co o nich myślicie. I widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!